Tak. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wakacyjnym odcinku. Ja tak z tyłu w samochodzie wyjątkowo, koło Sebastianka i Augustynki. I my dzisiaj... Słucham? Augustynka tu zagaduje. My dzisiaj pojedziemy coś zwiedzać w nowe miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. One znajduje się niedaleko Ełku, około 9 km, więc zajmie nam to około ilu? 12 minut, bo już jedziemy około 5 minutek. Jest korek, tak, był korek tam w tamtym miejscu na Kińskiego. I my jedziemy do Zjawiskolandu. Jeszcze tam nie byliśmy nigdy, dlatego jedziemy sobie zwiedzić, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Hej! Jesteśmy tutaj na miejscu, tak to wygląda z zewnątrz. Pani tapę. Tam jest plac zabaw i z tamtej strony też, ale jeszcze domu do góry nogami nie widzieliśmy. Zaraz wchodzimy i zobaczymy jak wygląda w środku. I jest również dość spory parking. Where do you want to start, Sebastian? Dad, you have to stroke your hair. It's very nice. Do you like it? Oh my god, it feels like actual furniture. To jest lama, tak? Co to? Teddy! Teddy, tak! Ale fajnie, naprawdę super, nie? Kuku, Augustynka! My już zakończyliśmy naszą wycieczkę w Zjawiskoland. Naprawdę godne polecenia miejsce. Idealne dla dzieci w takim wieku jak Sebastian i Augustynka. I tam jest mnóstwo rzeczy do robienia. Nawet dla trochę starszych dzieci. Takich bym powiedziała 11, nawet 12 lat, bo jest i strzelnica, i było mnóstwo takich zabaw. Tata mnie nauczył. Co ciebie nauczył tata? Jak strzelać. Jak strzelać z łuku, tak. Naprawdę bardzo fajnie. I ostatni raz udało mi się
trafić w białe. W tarczę, tak? Mhm. Tak. Ceny biletu dla dorosłych 35 zł, dla dzieci 30. Do pierwszego roku jest za darmo, jest również kafejka, więc można coś tam również zjeść. Na pewno widziałam gofry, bo... Oj, też jest... Co jest? Dom do góry nogami. Dom do góry nogami, tak. I dość sporo zwierzątek. Jakie tam były? Lamy. Co tam jeszcze Króliki. Było? Króliki. Świnkę morską nawet widziałam. Krowy! O, tam a kozy, są tak, kozy. A kucyki, tak, kucyki jeszcze tata podpowiada tutaj. Oj, też jest tunel grawitacyjny. O, tak, to straszne miejsce, do którego weszłam z Sebastianem i wyszłam, bo naprawdę się wystraszyłam. Wie, bo więc idziesz na most, a potem przekręcisz. To nie dla mnie na pewno. I dla mnie też. Dla ciebie nie. Też. A daddy przyszedł? Did you go through the tunnel, Greg? Tunnel. The gravity tunnel. No, nie, nie, bo wszedł z Sebastiankiem i Sebastian się wycofał, więc Greg nie poszedł. Mm-hmm. Ale to nie jest na pewno dla mnie. Dobra, my teraz idziemy dalej i jedziemy odwiedzić mojego taty i siostrę. W tamtych stronach bardzo dawno nie byłam, więc mamy okazję teraz się przejechać. Koniec naszej dzisiejszej już wycieczki. Ja tutaj jeszcze mam zakupy z Kauflandu, których wam nie pokazywałam, więc za chwilę to zrobię. Tutaj jestem z Augustinką w samochodzie, bo ona przysnęła. Greg z tatą, Sebastiankiem i Gregiem poszli już do domu, ale Zjawiskoland na pewno wam polecam. Naprawdę bardzo fajne miejsce. Bardzo dużo do robienia właśnie dla takich mniejszych dzieci, no i troszkę starszych dzieci, tak jak wcześniej wam mówiłam. Byliśmy również u mojego taty, siostry rodzonej, więc Sebastianek i Augustinka też mieli naprawdę bardzo fajny czas, bo tam był taki mały piesek, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A ja za chwilę wracam z Augustinką do domu na obiad, bo mama już czeka, więc trzeba szybko iść. A tutaj mam zakupy z Kauflandu, które zrobiliśmy wczoraj wieczorem, bo przeszliśmy sobie na piechotkę. O której to godzinie było? Chyba o 9, bo Augustinka już spała, a my z Sebastianem i z Gregiem poszliśmy sobie na piechotkę i tutaj mam zakupy. Kupiliśmy wielką pakę pieluszek, one były po promocji. Greg potrzebował kilku rzeczy. Wziął sobie taki Nivea, woda, natychmiastowa ulga, woda po goleniu. Bo na razie taty bierz, wziął gąbkę do mycia samochodu, bo planuję umyć samochód. Gąbka taka do kąpieli. Wziął również do mycia samochodu taką wielką rękawicę. Coś jeszcze? A, i wzięliśmy jeszcze tylko dwa zeszyty dla Sebastianka. Takie na przyszły rok szkolny będzie sobie robić pracę domową. I to już wszystko. A dzisiaj prawdopodobnie przyjeżdża jeszcze moja siostra, ale to dopiero wieczorem. I jutro chyba jedziemy na grilla. Jestem z powrotem, teraz jestem z moją siostrą, przyjechała. Moja siostra jest wstydliwa, tego nie będę za dużo pokazywała. Tam jest jej mąż z Gregiem sobie i do tyłu. I Sebastian jest z nami, Augustynka jest w domu, ona już śpi, się uchodziła dzisiaj na maksa, ale i tak miała bardzo krótką drzemkę, więc szybciutko zasnęła. A my teraz idziemy do Bramy Mazur, ona jest na ulicy... Jakiej? Kościuszki. Na ulicy Kościuszki, nie pamiętam nazw dobrze ulic. Tutaj mamy taki hotelik. Taka cicha ta ulica, nie? Tak. Tutaj wojsko było kiedyś, więc my idziemy tam, ponieważ Greg potrzebuje kilka rzeczy. I Brama Mazur jest otwarta. Brama Mazur to jest centrum handlowe, zapomniałam powiedzieć. Jest otwarta do godziny 9, więc mamy niecałe półtorej godzinki. Jesteśmy już prawie na miejscu, tutaj mamy Bramę Mazur. Jest dużo fajnych sklepów, jest Hebe, jak widzicie Reserved, CCC, Kary, lubię bardzo Kary sklep. Tam zazwyczaj kupuje Greg bluzeczki, ja też mam kilka stamtąd, bo są naprawdę dobrej jakości. I tak to wygląda z tej strony. I tutaj jest kino, a i siłownia, bo nie wiedziałam. I restauracja na dole? Tak. Tak.
jest dość fajnie i tam jest fontanna. Zumba. Especially to the nice something to drink. Spend some time here. Ale fajna, tak już kolor bardzo ładny. Ale Kinzia zrobiła zdjęcie do Jesteśmy z powrotem. Tutaj moja siostra siedzi, a tam chłopaki są przy tej fontannie, którą na pewno słyszycie w tle. Greg zrobił zakupy, kupił wszystko to, co chciał. Moja siostra również się obkupiła, więc pokażę również jej zakupy. Nawet Sebastian coś ma. Ja dzisiaj nic nie kupowałam, bo ja w ogóle tak na spokojnie sobie, żeby być pewna tego, co kupuję. Pokażę wam najpierw Grega zakupy. Oni tam się wygłupiają wszyscy. I tak, można najpierw zakupy z Kary sklepu. Greg kupił sobie taką koszulkę prostą, zwykłą, musztardową. Ona kosztowała 29,99, przecena z 50 zł. Kupił sobie również bokserki, ale nie będę wam pokazywała. Kupił również taką koszulkę o trzy różne, w różnych kolorach. I one wszystkie były po 29,99. Tutaj jeszcze jedna w takim kolorze. I to wszystko z tego sklepu. A Fryzek kupił sobie spodenki, bardzo fajne, joggers. Takie ze ściągaczami na dole. I bardzo fajny materiał, już wam pokazuję. Nie wiem, jak określić ten materiał, ale on jest taki waflowy, jak to Greg mówi. I one nie były po przecenie. 89,99, czyli 90 zł w kolorze czarnym. Cieszę się z niej bardzo. A na Sebastianka znalazłam takie spodenki. One były z przeceny 19,99. Kupiłam już na 9 lat i przecena była z 50 zł. I to wszystko z Grega i Sebastianka zakupów. A Sebastian jeszcze sobie samochodzik w smyku kupił, ale on tam nim się bawi. A tutaj zakupy mojej siostry. Jedna koszulka to dla jej córki, tak? To dla Izy? Tak, tak? To nie ta, to moja. Nie? A to twoje, to koszulka dla mojej siostry. Ona kosztowała 25,99, przecena z 40 zł. Nie wiem, mówiłam, że z rezerw? Jak coś, to są zakupy wszystkie z rezerw. I tutaj koszulka dla jej córki, cena 25,99, przecena z 36 zł. I tutaj jest Van Gogh, tak? Tak. Tak. Bardzo ładne koszulki. I tutaj taką piękną sukienkę. Ona od razu rzuciła się, jak tylko wyszłyśmy na ten dział damski. Powiem wam najpierw cenę. 140 zł. Ona nie była na przecenie, zieloniutka. Pokażę tylko z bliska materiał. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale ona jest prawie do kostek. Nie? Prawie do kostek sięga. Bardzo, bardzo ładna. Zapomniałam jeszcze jedna rzecz, siostra mi tu podpowiada. Bez rękawnik. Oni mają pieska, wiecie, i ona codziennie chodzi na spacery, więc chciała mieć bez rękawnik taki długi. On jest prawie tutaj ci dotąd, nie? Dłuższy, bardzo fajny kolor. Taki brudny. Brudny, różowy, nie? Cena 140 zł i on nie był na przecenie. Okej, okay, Greg, Sebastian musi skoczyć do ubikacji, więc lepiej, żeby zrobił to teraz. Będę się już z wami dzisiaj powolutku żegnała. My jutro mamy rodzinnego grilla, więc na pewno nagrywania nie będzie. I mam nadzieję, że fontanna nie zagłuszyła mojego głosu. A, zapomniałam wam powiedzieć, spotkałam jedną mojowiczkę jeszcze. Chciałabym ją bardzo, bardzo pozdrowić.
z tego wrażenia. Nawet nie zapytałam o imię, ale było to naprawdę bardzo fajne spotkanie i spotkałam ją na spacerku właśnie u nas nad jeziorem ze swoją córeczką 9-miesięczną, więc jak mnie dzisiaj oglądasz, to pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i Twoją malutką, piękną córeczkę. Było to naprawdę bardzo miłe spotkanie, byłam naprawdę w szoku i cieszę się, że mnie zawołałaś i sobie mogłyśmy troszeczkę chociaż pogadać, więc bardzo, bardzo Cię pozdrawiam. A dzisiaj się już na pewno z Wami żegnam. Proszę, nie zapomnijcie o kciuku do góry, jak podobał Wam się dzisiejszy filmik, no i o subskrypcji, jeżeli jesteście tutaj nowi. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!